Expose them. Program. So. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl, a dziś moimi i Państwa gościem Marek Meissner. Na początek, zadam, zanim zadam Markowi pytanie, zachęcam Państwa gorąco do odwiedzenia mediów społecznościowych Marka i oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Marku, no wiele się dzieje, Amerykanie jakby wyciągają rózgę w kierunku Ukraińców. Co nam więcej o tym powiesz? No, nie spodobało się to, co Kijów usiłował zrobić, to znaczy rządzić i dzielić. No jest to naprawdę, oczywiście, jest to kraj znaczący i istotny w polityce amerykańskiej, ale nie do tego stopnia. I to było widać. Natomiast Kijów popełnił kilka fundamentalnych błędów. Po pierwsze, usiłował złożyć kanał komunikacji z Amerykanami ponad głowami Europejczyków, ponad głową europejskiej części NATO. Po drugie, po drugie, po drugie, sprawa rozegrania afery zbożowej z Polską. Tutaj u nas też popełniono wiele błędów, zwłaszcza w sławetny tweet i o sławetny wywiad premiera Morawieckiego, który bardzo nam zaszkodził. Ale Ukraińcy zaszkodzili sobie jeszcze bardziej, jak stwierdzili sami Amerykanie, nieprzemyślaną i histeryczną reakcją. Co oczywiście bardzo ucieszyło Kreml. No, i jaki jest efekt? Efekt tego jest taki, że Ukraina po pierwsze dostała kontrolera z tego względu, że Amerykanie stwierdzili, że ponieważ mają wybory, a GOP kongresowy zażądał kontroli nad wydatkami na Ukrainę i jeszcze gdzieś tam nie rozliczono 3 miliardów, to generał Robert Stalk Pa, prawda, bardzo znany, znany w całym Pentagonie z tego, że rozlicza każdego centa. Jest ogólnie postrachem wszystkich generałów od jednej gwiazdki aż do czterech. Został właśnie kontrolerem do spraw Ukrainy. No on ich rozliczy z każdego centa, to można być przekonanym. Dalej, jak już atak sms -y poszły, no to poszły tylko z, o zasięgu 150 mil. Nie, nie 190, w niewielkiej liczbie i tylko z głowicami kasetowymi. Bardzo się przydadzą, ale przełomu na froncie nie spowodują. Poza tym jest to pewno, pewne pogrożenie palcem. Największe pogrożenie palcem to jest w tej chwili ujawniony dokument, który jest no takim właściwie taką mapą drogową dla ukraińskich polityków, co mają zrobić i to w ciągu roku żeby otrzymywać dalszą pomoc w dużej liczbie. I to jest naprawdę program przebudowy państwa, który oni mają w ciągu roku zrealizować. A co my tam mamy? Wzmocnić agencję do spraw poszukiwań i zarządzania aktywami ARMA, zmienić ustawę, by zapewnić otwarty, konkurencyjny i oparty na doświadczeniu wybór, wybór menadżerów z obowiązkowym z obowiązkową weryfikacją działania w przeszłości. Zapewnienie nowego konkursu na stanowisko szefa w ciągu roku. To jest jeden punkt. Wznowienie naboru i oceny kwalifikacji sędziów w ramach nowo utworzonej wyższej komisji kwalifikacyjnej sędziów przy aktywnym udziale Rady Integralności Publicznej. Mało tego, tej nowo utworzonej wyższej komisji kwalifikacyjnej sędziów to ich jeszcze nie ma. Bo ona dopiero mówiono, że ona ma powstać i ona ma powstać w szybkim tempie i zadziałać. Zmiana w celu prze, przepisów, w celu usprawnienia selekcji sędziów poprzez optymalizację standardu zawodu, weryfikacja czasu, szkolenia, wspieranie wznowienia naboru sędziów w celu obsadzenia 2000 wakatów sędziowskich. Bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dalej, reforma Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Utworzenie grupy doradczej ekspertów z aktywnym udziałem ekspertów z Komisji Weneckiej USA i UE, czyli bezpośredni nadzór nad ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. No, to już bardzo rzadko bywa tak otwarcie. Dalej. Wdrożenie programu liberalizacji stawek za gaz ziemny i energię elektryczną. A, tu jest taki haczyk ukryty, mały. Dlaczego? Dlatego, że te przedsiębiorstwa dystrybucji gazu i energii w bardzo wielu przypadkach, a właściwie w większości, są w jakiś sposób powiązane z oligarchami, nawet jak są państwowe. I konkurencja to polega na tym, że one sobie wyznaczają monopol i dowolne stawki w związku z czym yy, zarabiają te podmioty, które są u nich osadzone. One dostają jakieś grosze, natomiast ludzie są no, łupieni bezlitośnie. No to teraz liberalizację będą mieli. Dalej, następna sprawa, wzmocnienie Izby Obrachunkowej Ukrainy i Państwowej Służby Audytu. I to jest ciekawe, bo to wzmocnienie Izby obrachunkowej Ukrainy to najwyraźniej ktoś się zapatrzył na amerykańską ustawę dotyczącą GAO. No nic dziwnego, skoro to Amerykanie wymyślili, prawda? Zamierza zrobić takie ukraińskie GAO. No ciekawe, do, jak on tutaj znajdzie ludzi. I Państwowa Służba Audytu. Tutaj wyraźnie widać Służbę Audytu Skarbowego. Po to, żeby nie było kontaktów łapówkarskich pomiędzy firmami, a skarbowcami, no co jest w Ukrainie, no takie bardzo. Po, powszechne wręcz. Typowe. Dalej. I tu jest, i tu się zaczynają ciekawe sprawy dla nas. Ministerstwo Obrony. Zreformować procesy i procedury dotyczące zamówień publicznych i zbrojeń zgodnie ze standardami NATO w zakresie przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności i konkurencji. Tu się kłania te słynne 5000 hełmów. Oraz kilka innych spraw, oraz odzież zimowa, te korzuszki, które najwyraźniej w świecie to u Gucciego były za, zamawiane, bo kosztowały pięć razy drożej niż najdroższy sprzęt dla armii amerykańskiej, a okazały się i tak nienaszalne, ponieważ były z tworzywa sztucznego, podbite tworzywem sztucznym. W związku z czym skończyły w okopach jako rzeczywiście ocieplanie, ale ocieplanie ziemianek. Dalej. Y Przyjęcie tutaj mamy kompleksowej nowelizacji do ustawy o bezpieczeństwie narodowym. A co to znowu jest takiego? Wygląda tak dziwnie, nie? A tutaj chodzi o jedną sprawę, o cywilną kontrolę nad armią. To znaczy z jednej strony, żeby to nie była kontrola polityczna ala Rosja, a z drugiej strony, żeby nie było tak, że jakiś generał nagle u, y, ukraiński powie teraz to ja rządzę. A to byłoby co dosyć łatwe w obecnym stanie prawnym. Nie można byłoby temu niczego zarzucić. Marku, ale ten dokument, który czytasz, on nie jest po części tym, czego de facto Ukraińcy oczekiwali, czyli takimi wytycznymi, nie. które otwierają nie. im drogę. Nie, tam tylko jest jeden punkt, tam są dwa czy trzy punkty, gdzie się mówi, że na przykład ci sędziowie to jest niezbędne do wejścia do Unii. Dalej tutaj tutaj przede wszystkim reforma sektora energetycznego jest niezbędna do wejścia do Unii, ale reformy MON, ale reformy audytu to żądają zarówno Ukry jak, zarówno Unici, jak i Amerykanie. Tu jest wyraźnie mowa o tym, że okej okay, bez tego to nie tylko, że nie ruszycie z Unią czy z NATO. Bo tam jest wyraźnie moment przy Ministerstwie o Obrony dostosowanie do procedur NATO. Wy nie ruszycie nawet z dostawami. To znaczy, że jeżeli nie, jeżeli to będzie za krótko, jeżeli to będzie pozornie, to na stół Bóg polecą kwity o tym, że kto, kto brał i dlaczego. Dlaczego to wiadomo? Ale kto przede wszystkim brał? Bo tu jest takie następne: wzmocnienie wyspecjalizowanej prokuratury antykorupcyjnej. Uj, uj, uj. Ołena dzisiaj, prawda? Tak jest. Która powiedziała, że no, ona jest zmęczona. Mąż też. No, zrujnowane zdrowie, wojna. O drugą kadencję się nie będą starać. Jeżeli, chociaż jeżeli naród poprosi, no to, to będą. Tak, i że będzie no, poparcie trzeba, w narodzie. Trzeba było, trzeba było jednak coś powiedzieć, prawda? Jednak on ma swoich zwolenników. I Ale powiem ci tak, czytając. Odwagi chociażby... osobistej, odwagi osobistej, jego mu ujm ujmować mu nie można. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o całą resztę, to Boże święty, jednak to jest prawda, że my mamy wspólne geny z Ukraińcami. Z niego wychodzi taki typowy kresowy warchoł. Ale wiesz Szabel, co, ja, ja, uh. ja Marku sobie specjalnie wyszedłem sobie na pół dnia z Twittera, żeby czytać tylko i wyłącznie komentarze pod tym naszym powiedzmy sporem zbożowym strony tak. zwykłych Ukraińców. I tam, no nie skłamę, jeżeli powiem około 60% to było jechanie po Załęskim tak. w komentarzach mhm. Takich szarych obywateli tak. Ukrainy, którzy mówią, co oni robią, co oni robią. Ty robił, tak du jest. Duża część, powiedzmy tam 30%, to było, wiecie, wiesz, takie podejście tych yy, strony takiej nacjonalistycznej, czyli zaraz tak. się gdzieś przeki pojawiły, polaczki tak, itp. Tak. itp. Ale. A to ciekawe, bo przeki to na ogół to są Rosjanie, czyli że to raczej, raczej były takie. Były znaczy, takie wiesz, w, kont w kontekście nie. tym, że bo my z Rosjanami z sobie. To ten... raczej lachy. Tak, i lachy tak, też się pojawiały, tak, oczywiście. Tak, ale tak. była duża część, znaczna część tak. tych komentarzy negujących postawę załeńskiego I stąd no teraz właśnie. Ja, moi... ja pamiętam taki komentarz, słuchaj, bardzo ostry, jakiegoś chłopaka, który się przedstawiał ze Lwowa, który powiedział: No to teraz Wam wszyscy Ukraińcy, którzy są w Polsce, na polskim garnuszku, za to bardzo podziękują. No nie ukrywajmy i to nie jest żaden, żadna wielka tajemnica, że działania załęckiego spowodowały ogromną niechęć do szarych Ukraińców na terenie Polski. Czyli te, raczej znaczy, wiesz, Cześnie no chodzi mi o No Cześnie tak, ale... Była, tak, to jest pierwsze, a po drugie, u kogo spowodowały? U tego spowodowały, bo są tacy, co nie mają absolutnie żadnych złudzeń, są tacy, co na szczęście oceniają po ludziach, a są tacy, co, co tylko trzeba... Trzeba im tylko słowa, żeby nóż się kieszeni. Tak, wymienił. ale wiesz, Marku, ja chociaż widzę po, po naszych obserwatorach, widzach, którzy powiedzmy od lutego czynnie wspierali, czy zbiórki, tak. czy coś. I ja się tym ludziom w ogóle nie dziwię, że po prostu ich ta niechęć wzrasta i chęć pomocy mm. od razu się zmniejsza gdyż tak. jesteśmy narodem który lubi być doceniany, wiesz o co chodzi że... u nas bardzo dużo znaczy słowo tak, tak. Film, podziękowania ładny tak, film itp i często to tak, tylko tak, i wystarczyło i do tego nas Ukraińcy przyzwyczaili, ale w chłodnej prawda. polityce, takiej chłodnej brytyjskiej polityce, no niestety dostaliśmy trochę po twarzy. No, z jednej strony ale niefortunne też wypowiedzi polityce. naszych. Tak, ale w chłodnej polityce to nie robi się takich gestów, jakie zrobił i Łęski, i jakie zro, zrobiła nasza, pożal się Boże, dyplomacja. No ale ja Marku, wracając miesiąc z... wcześniej, czy dwa, y, pamiętasz dobrze zmianę na stanowisku sekretarza obrony w Wielkiej Brytanii. Tak, Przecież on boleka. to samo powiedział. Ja no, mówiłem, że, że on miał rację. Tak, ja mówiłem, że Ukraińcy są tak, niewdzięczni. Tak, to nie I to był... Amazon tak, tak powiedział. Tak jest. Wiesz, tu nie chodzi o to, że no, chyba każdy zdro zdroworozsądkowy człowiek wie, że ten który prawdopodobnie by za parę lat czy nawet za kilkanaście miesięcy skończył gdzieś tam na złomie, lepiej tak. niech służy, bo każdy tak. zniszczony rosyjski czołg to jest bezpieczniejsza nasza część Europy. Oczywiście, no, ale z drugiej strony. okopaka a nie my. No oczywiście i to jest tam jest krew przelewana tak naprawdę żebyśmy my byli o wiele spokojniejsi oczywiście. tylko z drugiej strony mam wrażenie i tu mi się wyprowadź mnie złe, z błędu jeżeli myślę źle bo podobnie było powiedzmy kilka miesięcy temu Amerykanie gdzieś tam piłowali Szolca gdzie on gdzieś tam z Francją próbował sobie jakieś tam kwestie obronne w Europie załatwiać i mam wrażenie to, to jest moje pytanie. no doskonale wiem tylko moja prywatna ocena jest teraz taka, że gdzieś tu znowu niemieckie macki zadziałały na Ukrainie i siła koncernów i znowu mamy spór wywołany przez znaczy, Olafa. Wiesz, ja, ja znowu, ja znowu, tak mówię, Boże święty. Dlaczego my demonizujemy tych Niemców? Bo z jednej strony to my tutaj opowiadamy o, oni robią taką wielowątkową operację, taką, która wymaga odwrócenia ukraińskich elit, taką na wieloletnią, a z drugiej strony przecież rany boskie, oni się we własnym kraju potykają o własne sznurówki. Nie byli w stanie rozwalić siatki rosyjskiej dopóki im amerykanie nie pokazali palcem kogo aresztować to ma być ten znakomity wywiad niemiecki a polityka niemiecka to, to już nie w na, ogóle spór będzie ogromny bardziej wściekłych ludzi na Niemców niż Francuzi popatrz taki przykład będzie z zupełnie innej wsi ale to będzie właśnie o Niemcach Teraz, nie tak dawno, 14 września, Unia rozpoczęła, Komisja Europejska rozpoczęła rokowania w sprawie rokowania. Ogłosiła o tym, że rozpoczęła dochodzenie w sprawie dofinansowanych, subsydiowanych przez państwo chińskich samochodów elektrycznych na terenie wchodzących na rynek Unii Europejskiej. Sprawa jest poważna, bo oni już mają 8% rynku. Poważnie są te samochody dofinansowywane przez państwowe fundusze, to znaczy ich producenci, nawet prywatni, prawda? A będą mieli w 2025 15%, a jak jeszcze z jakością poprawią, to i 20%. Problem. Dobra, zgadzają się wszyscy. No tak, no co prawda nie było tutaj yy, yy, skargi, no ale dobry pomysł. Stelantiz za. Za, jest, za są firmy francuskie, za jest nawet Tesla, bo Tesla z modelem Y jest głównym sprzedającym w całej Unii. Tylko Niemcy zachowują pewne milczenie, no ale to Niemcy, prawda. Jedzie, jedzie Dąbrowskis, negocjator unijny, do Pekinu. Już się mówi o tym, że on będzie rozmawiał o wymianie handlowej z Chinami, ale na zasadzie, ok, my możemy to to dochodzenie zawiesić, ale pod warunkiem, że wy nam coś za to dacie. Jest poniedziałek, wczoraj bum! Wywiad ministra słuchaj, y, 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 niemieckiego transportu Wissinga w jakiejś gazetce Augsburger Allgemeine, gdzie on mówi, że żadnych ceł nie będzie, no po co? Przecież to jest w ogóle bez sensu, nie jesteśmy zwolennikami w całym rządzie jakichkolwiek ceł, przecież to zatrzymywanie swobodnego rynku, przy czym tydzień temu minister gospodarki Habek powiedział, że ta, ten, ten komisyjne, to komisyjne wejście i, 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 i to dochodzenie w sprawie subsydiowania jest słuszne i sprawiedliwe. A teraz kurde, nagle przychodzi wisink i mówi to co, nie, tutaj my nic nie będziemy robili, nic Unia nie nałoży, dajcie sobie spokój, to jest tylko piz. Wściekłość jest potworna w Rzymie i w Brukseli, bo tak, położył całkowicie misję Dąbrowskisa, bo Chińczycy to przeczytali i mówią, to wiecie co, to, to teraz to nie mamy o czym rozmawiać, wkurwieni są yy, Włosi, Bostelantis, kurwieni są Francuzi i się mówi, że co, Visig załatwił pod stołem z Chińczykami, ponieważ Volkswagen i BMW mają po trzydzieści kilka procent przychodów z rynku chińskiego. Załatwił sobie deal ponad Komisją Europejską, Komisję Europejską lekceważąc. I taka jest ta wspaniała dyplomacja niemiecka. No ale znowu, Marku, na, na, na gruncie znowu konfliktu na Ukrainie mamy znowu, mieliśmy deklarację kilka dni temu, że. Pociski niemieckie manewrujące Taurus się pojawią na Ukrainie dopiero jak pojawią się amerykańskie pociski. No to co? Znowu mamy taki przełamany. A, powiedzieć dlaczego? No, A, bo z 380 pocisków Taurus, które są przechowywane, oko wojskowe stwierdziło, że do wysyłki i to po remoncie pewnym ale takim jak Leopardów jeden w stworzeniu, być może, bo nie wiadomo, po odtworzeniu, na, po odtworzeniu gotowości nadaje się 130. Reszta była tak przechowywana, że super nowoczesne pociski nadają się na części. Z no. 350-130 i puszcza to Frankfurter Allgemeine Zeitung. No to co? To jak ma być inaczej? Co oni mają w tym momencie powiedzieć? No, sorry, ale u nas były przechowywane te pociski po rusku, w związku z tym one się nie nadają w tej chwili do użycia. Tam już Bundeswehr ma dosyć pro, problemów, bo okazało się, że są problemy z naprawami leopardów, i to nawet tych najnowszych. Jednym słowem, Burdel! I to burdel jak na Ukrainie. I to gdzie? W Bundeswehrze. No ale czyli okazuję, czyli pan 100 Marku... miliardów pistoriusa to jest nie na unowocześnienie, nie na modernizację, tylko na przywrócenie zdolności. Pamiętasz Marku, pamiętasz, Marku, panujący w sieci mit, że Niemcy nie utrzymują Bundeswehry, bo ich przemysł jest tak potężny zbrojeniowy, że w przeciągu paru miesięcy może odnowić je zdolności, no. więc się tak. nie opłaca. No ale pytanie, Marku, no to jak ta polityka niemiecka względem i naszej części Europy, mówię o Polsce, Ukrainie, ale i za oceanem, czyli z Waszyngtonem, wpływa, bo do tej pory, no trzeba to przyznać, Niemcy zgrabnie manewrują, no zgrabnie im to wychodzi. No ale z drugiej strony przyjdzie My się... My możemy nie... gadać sobie, no tak, dali hełmy, dali ten, ale no, no oni... No, dlaczego? Dlatego że, dlatego, że ta polityka niemiecka była reaktywna, ona cały czas reagowała na to, co robią Amerykanie, i cały czas była te dwa kroki do tyłu, ale oni starali się, żeby nie zostać z tej polityki wyrzuceni. No ale zobacz. ja ci wchodzę, Marków, w zdanie: no zobacz, mamy decyzję o Taurusach, mamy e, informacje o zniszczonych mhm. tam e, źle przygotowanych na wysyłkę na Ukrainę leopardach, a zaraz jest informacja Szolca, który mówi: konferencja na temat odbudowy Ukrainy będzie w Niemczech w 2024 roku. Czyli patrzą. Eee, no tak, jakby to ci powiedzieć, to powiedział Scholz i zauważ, gdzie on to powiedział. On to powiedział na przedwyborczym spotkaniu SPD. A co się dzieje z SPD? Otóż jak napisał mój znajomy z Niemiec, SPD zjeżdża w, w, w słupkach poparcia tak szybko, jak saneczkarz na torze na Olimpiadzie. No to masz już wyjaśnienie. Scholz powiedział, że będzie. No to Scholz powiedział. A gdzie będzie? A może będzie w Paryżu, a może będzie w Wersalu, a może będzie w Madrycie. A kto jest rozgrywającym w Ukrainie? Niemcy? No nie. Czy to znaczy, wuj sam pozwoli, żeby Niemcy kierowali odbudową Ukrainy? No nie. No nie, 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 nie. Zwłaszcza, że to oni, oni, to znaczy Amerykanie ten dokument Ukraińcom przedstawili. Czyli nie to, popatrz, to jest tak, nie to, że nawet nie, nie chcieli, żeby to było przedstawienie wspólne Unii, czy, y, 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 czy Unii i, i USA, prawda? Tak jest. Tylko od razu. Dokument amerykański ma się, macie się zastosować, bo my, my jesteśmy głównym dawcą pomocy. No i Także tu wiesz, my sami się skarżymy na politykę wewnętrzną polską. O rany boskie, polityka wewnętrzna nam mebluje politykę zagraniczną. A co się w tej chwili w Niemczech dzieje? Ano to no, samo. Wszędzie mamy to samo. Ano to samo, tylko że jeszcze bardziej, jeszcze bardziej y, y, kreatywnie, no bo oni mają doświadczenie w polityce zagranicznej, no te kadry, jakie by nie były, takie są. Jednak dają radę, a u nas tym bywa nieszczególnie. No więc korzystają. I zauważmy jedną rzecz. Niemcy korzystają przede wszystkim na błędach w swojej polityce zagranicznej. Na błędach naszych i na błędach Ukraińców. I na tym jadą. Tak, jak naprawdę się przyjrzeć temu, co robiła polityka niemiecka od początku, to ona jest cały czas reaktywna. Ona cały czas szuka dla siebie sposobności szuka dla siebie sposobności w błędach innych, a nie w tym, że występuje z jakimiś konkretnymi inicjatywami, które miałyby cokolwiek zmienić. Zobacz. Ukraińcy próbowali sobie zorganizować pole manewru, pró próbowali manewrować między Niemcami a Amerykanami, prawda? Tym miało służyć, temu miało służyć to złożenie wniosku w sprawie rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa. No, Prawda? ale z drugiej strony pamiętasz yy, słowa Zemeńskiego o Niemczech na szczycie w Wilnie. A tak. I co zro I jak to zrobili? No, zrobili to tak, że Niemcy błyskawicznie szybciutko ogon pod siebie i powiedzieli: no, nie, 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 my nie jesteśmy gotowi do żadnego udziału w y, Security Council. Nie, 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 nigdy nie było o tym mowy. Zaszkodził im i to bardzo. I to samo jak zaszkodził sam sobie w Wilnie. Pamiętasz tego tweeta z, sa z samolotu? To no o mało nawiązać. nie przerwało dostaw dla, dla Ukrainy. Także... No stąd rodzi się to, pytanie, to to z, czego to wy, z czego to wynika? No bo, z jednej bo strony, drzewośnia. do pewnego momentu Zełęski prowadził zgrabną politykę względem chociaż krajów naszego regionu. Teraz tak naprawdę dwa przez dwa tygodnie czy półtora tygodnia zniszczył relacje, które były budowane przez ponad rok czasu. Wiesz, wielka akcja antykorupcyjna skończyła się tym, że teczki poszły na stół i okazało się, że pan prezydent ma skorumpowanych w swoim bezpośrednim towarzystwie, codziennie z nim jada, pije i jest w jak najlepszych stosunkach. No to w jakim świetle to go stawia? No, z całego balonu uszło całkowicie powietrze. No to trzeba czymś to przykryć, prawda? A awantura zbożowa się trafiła w samą porę. Tylko że nawet jeżeli on się pogodził z frakcjami, i nawet jeżeli on to teraz, teraz w to bije, to już jego pozycja nigdy nie będzie taka sama. On na własne życzenie stracił pozycję. On no teraz... i otworzył usta swoim największym krytykom Ta. w Unii Europejskiej. Chociażby Ta. wystąpienia praktycznie Orbana z dnia na dzień codziennie walące w Ukrainę. To jest jedno. A drugie, wystąpienia Brytyjczyków, którzy mówią trochę dystansu, poproszę. No oczywiście, że tak. Marku, Mogę. zobaczymy jak będą wyglądać najbliższe tygodnie, to jak, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje wokół tego konfliktu, masę ciekawych informacji znajdziecie na profilu Marka Meissnera i oczywiście na Warniusa, na którego zapraszamy, a na których i Marka informacje się pojawiają. Marku, dziękuję Ci dziękuję. za poświęcony czas. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia. Były Daria per